przedszkolu w Iskrzyczynie migają i to dosłownie. Od września dzieci uczą się tam języka migowego oraz komunikacji alternatywnej. Nasze przedszkole bierze udział w akcji Razem na Święta. Jest to akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Edukacji i Nauki. I też tym sposobem chcielibyśmy się podzielić tą dobrocią na ten świąteczny czas z innymi osobami. Pragnę jeszcze tylko przypomnieć, iż dzisiejsza dekoracja, ta, która właśnie została stworzona w naszym przedszkolu, również została zrealizowana przez studentów z Uniwersytetu Śląskiego. Dokładnie przez panią Martę i przez panią Anetkę, które są studentkami trzeciego roku oligofrenopedagogiki z arteterapią. I tak piękne prace właśnie wykonały nam tutaj w naszej współpracy, także cieszę się i dziękuję serdecznie, że możemy tak super współpracować również przy tworzeniu takich dużych, fajnych przedsięwzięć. No właśnie, to pierwsze takie migające przedsięwzięcie. Czy planujecie kolejne? To chcielibyśmy bardzo. Mamy nadzieję, że zarazimy tym miganiem również i inne przedszkola. Może uda się wspólnie zaaranżować jakieś wspólne dzieło. Oczywiście my naszej pracy nie będziemy poprzestawać, dopóki tylko będziemy w stanie realizować ją tutaj w naszym przedszkolu. To chcemy ten program nasz dokończyć. Oczywiście będziemy go kontynuować również w przyszłości. A i na naszej stronie internetowej przedszkoleiskrzyczyn.pl i na Facebooku naszego profilu możecie Państwo znaleźć też inne realizacje, które już są nagrane z miganiem właśnie dzieci. Dzieci migają, piosenki, także zachęcam serdecznie do oglądania i śledzenia naszych tutaj działań naszego przedszkola. Całe przedszkole, wszystkie dzieciaki się zaangażowały w te jasełka? Tak, całe przedszkole i nie ukrywam, że tutaj też chciałabym serdecznie podziękować rodzicom, bo rodzice również podjęli się tego trudu i wspierali nas w swoich działaniach, między innymi tym, że ćwiczyli z dziećmi w domu. Na początku z dużą dozą takiej ciekawości, ojej, to tyle z wszystkich kolęd i pastorałek, czy to dzieci się wszystkiego nauczą, a to jednak wszystkim podołaliśmy na tyle, ile oczywiście potrafiliśmy w tym trudnym dla nas czasie, ale cieszę się, bo też było wiele chorób, wiele różnego rodzaju takich sytuacji trudnych dla nas, ale cieszę się, że udało się to zgrać w jedną całość. Może nie wyszło to perfekcyjnie, natomiast mam nadzieję, że będzie to miłą taką wizytówką świąteczną dla każdego, kto będzie miał ochotę to obejrzeć i kto będzie miał ochotę właśnie z tym takim początkiem wejść radośnie w święta Bożego Narodzenia. To pierwsze, tego typu migające jasełka, ale nie ostatnie, zapewnia dyrektor przedszkola. Do tej pory dzieci migały m.in. piosenki, a w planach już kolejne migające wydarzenia.